jakie tam samopoczucie i takie nastroje przed tą inauguracją? Dobre, wszyscy czekamy na tą inaugurację, bo gdzieś kiedyś się powinno zacząć i zawsze te starty, mimo wszystko, że to jest tylko lato i mówi się, że najważniejsze starty są zimowe, to dobrze mieć cały czas kontakt z wszystkimi zawodnikami i wiedzieć, w którym miejscu się jest, co trzeba poprawić, zawsze można też podpatrzeć konkurencję. Mieliśmy już do czynienia, czy mieliśmy okazję podpatrzeć kilku zawodników, ale to jest zawsze takie podpatrywanie na luźnym treningu inne, aniżeli w zawodach. Czy jest jakiś dodatkowy stres, nerwy w związku z tymi nowymi przepisami, z tym mierzeniem? Znaczy, no musimy tego pilnować, bo to jest to nowa sytuacja i trenowaliśmy te procedury kontroli już jakiś czas. Zawodnicy byli na to uczuleni, natomiast no, jest to coś nowego i trzeba być bardzo czujnym. To nie jest taki trochę paradoks, że nie wiem, że zawodnik wykona, nie wiem, przeżegna się i już jest dyskwalifikacja? Przy przeżegnaniu na pewno nie ma dyskwalifikacji. Ale jakieś takie poklepanie się po udach, to już gorzej. To już gorzej. No, zawodnik jest zazwyczaj gotowy. W momencie, kiedy zapnie narty, jest gotowy do startu, więc na belce nie ma bardzo co poprawiać. No, można powiedzieć paradoks, nie paradoks, ale jakoś te przepisy trzeba ograniczyć. Więc w momencie, kiedy byśmy dopuścili, w cudzysłowie mówiąc, poklepywanie po udach, to za chwilę można byłoby też ciągnąć, że jakieś naciąganie czy inne manipulacje przy kombinezonego. Właśnie o to chodzi, żeby tych manipulacji nie było. Jak jest przygotowana w tej chwili drużyna? To jest już takie przygotowanie startowe? Nie u wszystkich. Różnie zawodnicy są. Jesteśmy po 2 miesiącach treningu z różnymi efektami. Są zawodnicy, którzy w tej chwili skaczą na takim swoim bardzo dobrym poziomie, można powiedzieć, blisko takiej formy nawet, jaką chcielibyśmy zimą widzieć. Są zawodnicy z problemami i są zawodnicy tacy, którzy od swojej super dyspozycji są odlegli, ale mimo wszystko na nich będziemy liczyć też w tych zawodach. No, cały świat jest mniej więcej w podobnej sytuacji. Nikt, przynajmniej nie słyszałem o tym, żeby ktoś szykował jakąś super formę na pierwsze zawody Grand Prix, czy w ogóle na lato. Czy Kamil dalej ma te problemy związane z najazdem po tym Zakopanem? Te problemy myśmy rozwiązali to już przed Mistrzostwami Polski, w ostatni dzień, w dniu Mistrzostw Polski, w sobotę rano. Natomiast tam jeszcze nie funkcjonowało to dobrze. Ostatnio jak byliśmy tutaj na zgrupowaniu, już te skoki wyglądały takie bardzo obiecujące, że jak włączę pełen automat, to wszystko powinno funkcjonować. Czyli kto powinien się najbardziej liczyć już z polskich zawodników w walce o czołówkę? Myślę, że to jest, można zacząć od tych, którzy już startowali na arenie międzynarodowej i prezentowali się dobrze. Dawid Maciek skaczą na takim poziomie, że powinni być tutaj też wysoko. Dobrze prezentował się Stefan Hulas ostatnio na treningach, które mieliśmy okazję obserwować. Z grupy A Piotrek Kamil, Klimek i Jasiek Ziobro, chociaż on miał ostatnio trochę perturbacji w związku z powiększeniem się mu rodziny i trochę z tym było zamieszania, miał takie gorsze ostatnie zgrupowanie, ale skacze na takim poziomie, że można powiedzieć, że z tej siódemki, którą wymieniłem, cała siódemka ma szansę walczyć o wysokie lokaty, a może jeszcze ktoś doskoczy wyjątkowo w zawodach. No to dziękujemy i będziemy trzymać kciuki. Dziękuję.